Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część druga. Moduł: Okładziny i płyty podłogowe. Temat: Montaż płyt gipsowo-kartonowych. Sufity z okładziną gipsowo-kartonową wykonuje się przy użyciu rusztu stalowego zabezpieczonego przed korozją lub rusztu drewnianego zamocowanego do konstrukcji stropu za pomocą odpowiednich łączników. Dzisiaj zobaczymy, w jaki sposób wykonuje się montaż płyt przy użyciu pierwszej metody, to jest za pomocą rusztu stalowego. Po zaprojektowaniu rozmieszczenia płyt można przystąpić do trasowania, rozłożenia profili rusztu oraz miejsca mocowania wieszaków. Mocowanie wieszaków w stropie, bez względu na rozwiązanie techniczne wieszaków, musi spełnić warunek, że udźwig wieszaków jest pięciokrotnie większy od obciążenia przypadającego na dany wieszak. Główna konstrukcja rusztu stalowego jest zbudowana ze stalowych profili głównych typu C o wymiarach 60, 27, 60 mm, profili przyściennych typu U o wymiarach 27, 28, 60 mm. Przy użyciu łączników wzdłużnych o wymiarach 60, 27, 60 mm oraz łączników krzyżowych 60 na 60 mm. Sufity mogą być podwieszane z użyciem wieszaków, zamocowane do ścian nośnych, mocowane bezpośrednio do stropu. Sufity podwieszane, obniżone, wykonuje się zasadniczo jako dwuwarstwowe, natomiast gdy ruszty są bezpośrednio mocowane do stropów, to okładzina z płyt gipsowo-kartonowych wykonuje się jako jednowarstwowe. W przypadku sufitów podwieszanych przy użyciu wieszaków, po zamocowaniu do stropu prętów mocujących, przystępuje się do zaznaczania na otaczających ścianach poziomu przyszłego sufitu i zamocowania na wyznaczonym poziomie profilu typu U. Profile te należy mocować do ściany dyblami, rozstawionymi co około 50 cm. Dopasowane profile C mają stanowić warstwę główną rusztu. Należy oprzeć na przeciwległych profilach U. Profile C należy rozsunąć równolegle na odpowiednie odległości. Po wykonaniu tej czynności należy do profili C powstawiać wieszaki i połączyć je z prętami mocującymi oraz całość płaszczyzny wyregulować. Wieszaki łączy się z profilami przez obrót wieszaków do pełnego zazębienia z profilem. Profile C można zabezpieczyć przed rozsuwaniem przez dociśnięcie śrubokrętem znajdujących się na łącznikach krzyżowych specjalnie naciętych listków blachy. Do tak przygotowanego podwieszenia z użyciem wieszaków przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe za pomocą blachowkrętów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.